Niedziela Boża i Nasza. Helenka poszła do nieba, anonsuje najnowszy numer niedzieli, a w środku artykuł wspomnieniowy o Helence. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do lektury najnowszego numeru tygodnika katolickiego Niedziela. Media nietradycyjne, społecznościowe oparte o technologię internetu zdemokratyzowały wymianę informacji. To już nie elity dziennikarskie nadają ton w medialnej wiosce. Niestety grozi nam z tego powodu tyrania nie tylko byle jakości informacyjnej. O tych zagrożeniach, ale i nadziejach mówią ksiądz arcybiskup Wacław Depo w rozmowie z naczelną niedzieli Lidią Dudkiewicz oraz ksiądz Paweł. Rozpiątkowski, który kreśląc historię świętowania medialnych dni, zwraca uwagę na szczególną odpowiedzialność mediów wobec. odpowiedź znajdziecie w najnowszej niedzieli. W sprawie mediów wypowiada się też Witold Gadowski, niepokorny dziennikarz, ceniący sobie przede wszystkim wolność słowa i niezależność. Chyba, że zależność od widzów i czytelników. Przestrzega przed dziennikarskimi klakierami i brakiem pokory tychże wobec świata, ludzi i życia. Reasumując, media nie mogą być ideologiczne, aby były prawdziwe, nawet te katolickie. Z okazji stulecia odzyskania niepodległości prezentujemy na naszych łamach głównych sprawców tego epokowego wydarzenia. Na początek sylwetka Ignacego Paderewskiego. Zawsze mnie dziwiło, że y, ten wybitny pianista macza palce w polityce zamiast poprzestać na klawiaturze fortepianu. Ale i na jednym, i drugim, że tak powiem, poletku mu się powiodło z pożytkiem dla nas, Polaków. W Pani przypadku nawet cud ojca Pio nie pomoże. Definitywnie jest Pani bezpłodna. Taką diagnozę od kolejnego lekarza, specjalisty. Usłyszała Polka mieszkająca w San Giovanni Rotondo ze swoim włoskim mężem. Siedem lat modlitw do ojca Pio od cud poczęcia nie przyniosło rezultatu. Ale kiedy w 2002 roku ogłoszono ojca Pio świętym, to historia Beaty Grzyb to historia rozpaczy i boskiej cnoty nadziei. Żeby zrozumieć istotę sporu pomiędzy Polską a Unią, trzeba odwołać się do neomarksistowskiej ideologii będącej fundamentem poglądów działań i planów unijnych elit. Polska ze swymi konserwatywnymi, tradycyjnymi, a może nawet tylko centrowymi zapatrywaniami na różne dziedziny życia jest niebezpiecznym wrogiem. Niech zatem wyznawcy zideolizowanej Europy przypomną sobie, jakie to krwawe żniwo zebrały wszystkie rewolucje wszczynane pod czerwonym sztandarem. Czego chcą europejscy nomen omen komisarze? Europejskiego Sajuza z centralą w Berlinie? Mało się o tym mówi i nie wszczyna alarmu, ale trzeba krzyczeć i coś robić. Niestety pijemy więcej niż za komuny. Piją już dzieci, gadamy o takich czy siakich problemach, ale ten jest jednym z najważniejszych dla przyszłości Polski. Dawniej jak ktoś umierał w szpitalu, to dawano go do izolatki i zaglądano, czy jeszcze oddycha. Teraz jest inaczej. Przy umierających powinna być rodzina. Jak to bywało i jak jest w ośrodkach z opieką paliatywną, opowiada pani Anna Kaptacz, która niejednokrotnie czuwała przy chorym aż do końca. Polecam też Państwu władzę film najlepszy. Ten polski obraz z hollywoodzkim sznytem i Jakubem Gierszałem w roli głównej uzyskał najwyższą ocenę Ojca Michała Legana, krytyka filmowego. A skoro Ojciec Michał wystawił ocenę celującą temu dziełu, więc chyba wypada pójść na ten film, a przynajmniej zapoznać się z recenzją Ojca Michała. Szanowni Państwo, można zaufać niedzieli w każdym wymiarze informacyjnym. A na koniec zapraszam do atrakcyjnego, ogólnopolskiego niedzielnego konkursu Modlitwa za Ojczyznę. Czekamy na Państwa szczere, modlitewne słowa, skierowane do Boga w intencji najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Szczegóły w numerze Niedzieli. I pamiętajcie, nie chciejcie Ojczyzny, która nas nic nie kosztuje. Szczęść Boże. Niedziela Boża i nasza.